Elo, elo. Raven tutaj. Trafiliśmy na bagna. Tak, ostatnio się widzieliśmy, jak kładłem się spać, a teraz jestem gdzieś na bagnach. Minęło około kilka dni, tak, byłem do góry, biegałem, szukałem. Zużyłem większość energii na zbieranie węgla, na zbieranie żelaza, którego też za dużo nie jest, za dużo nie nazbierałem. Znalazłem jakiś hiccup grass, to z tego co wiem, do questa jest potrzebne. I to rośnie tu na bagnach. No i dotarłem do tego miejsca, które jest ogromnym skrótem w poruszaniu się między środkiem bagien a początkiem wejścia do bagien. No i tutaj musimy zanotować sobie znowu na mojej magicznej kartce bagna. I na bagnach potrzebne jest co? 6 wood plank. Dziesięć gwoździ. Oraz woodbeam razy 2, którego i tak na razie nie zrobimy. Beam razy 2, dobra, zapisałem. No właśnie, młotek też by się przydał. Tak więc z tym jest trochę lipton. Będziemy musieli tu jeszcze raz wrócić, ale już wtedy postaramy się wrócić surowcami. Tak więc wykorzystajmy sytuację. No energii nie mam za dużo i nie mam ze sobą jedzenia. No mam miodzik. Miodzik po drodze tam pozbierałem. Bo jak pokażę wam na mapie, to ja po odblokowaniu tego przejścia uzyskałem nie tylko quarry, ale także przejście tędy. Taką wysepką. Gdzie tu jest jakieś dodatkowe łowisko na rybki. Dużo drzewek, 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 drzewek. No i w sumie tyle i drzewka są. Tutaj raczej nic nie było wzdłuż tych kamieni. No i tu jest przejście, które możemy odblokować idąc ze Sweet Home. Więc czasami zastanawiam się, że lepiej jest nie odblokowywać tego, bo po co, a na początku gry odblokować sobie to. Bo wtedy możemy szybko iść po drewno i do quarry. Zresztą, jakby ktoś się tak męczył nad tym, droga jest chyba jedna i ta sama. Czy tu, czy w dół i później tu, no niby jest ten kawałek więcej, nie? Jakby tak przekątną policzyć, to idziemy do tego punktu i do tego punktu. A tu musimy iść do tego punktu, do tego punktu, do tego i do tego. No więc ta droga może być teoretycznie krótsza. Jak ktoś jest odważny, to niech sobie przekątne policzy. A my tymczasem trafiliśmy na sam środek bagien, czyli weszliśmy tu, później tu obskoczyliśmy takie te wszystkie tereny. Tu, tędy ominęliśmy. A, tu jest jakieś w ogóle kółko. To ja tego nie obszedłem. Następnie kręciłem się gdzieś w kółko i tutaj trafiłem. Jest dobrze wiedzieć, że żeby dostać się na północ, gdzie jest dodatkowe złoża żelaza są, musimy się cofnąć w te miejsce i następnie iść takim slalomem. Przynajmniej tak z mapy wynika. Może innym razem to sprawdzę, jak będę miał więcej energii, a tymczasem pogadamy sobie z babeczką. Mała wiedźma, która żyje sobie w lesie. Zobaczymy, co nam powie. O, Chloe Intro 3. No to widzimy, byłby jakiś bug. Siemano, Ralph Best. Powiedzmy, że jest Fairy Princess. Idzie zginąć. Jak się trochę tam zagalopujesz, to zjedzą cię slimy albo baty. Ale wiesz, no to się zrespisz, nie? Bo potracisz chyba jakieś surowce, złoto. Ale głupi głos ma. To by powinni poprawić. Nie, nie ma definitywnej śmierci. Ta gra jest taka lightowa. Możesz sobie, wiesz, postreamować właśnie, nawet się nie skupiać, o czym gadają, bo i tak później questy ci pokażą, o co chodzi. O, nowy task. Mamy blueprinty, alchemię, handmixer. O, ja jestem chemikiem, więc o, dla mnie to jest fajna zabawa. Pogadajmy z nią. O, potrzebuje pomocy babka. Z
Silver Star Pumpkin. Ona potrzebuje Silver Star Pumpkin, czyli dynię z gwiazdką. Później mamy dać jej jakiś Health Potion, który sami zrobimy, i Cauldron, który też pewnie musimy sami zrobić. A potem nam babka pomoże. I w zasadzie tyle. Questa dostaliśmy, wiemy co mamy robić, ale... Czyli takie budowanie w trybie piaskownic. Tak, no to jest luźna gierka. Muzyczka jest spokojna, nic się nie dzieje, biegamy sobie, zbieramy surowce. Chyba że schodzimy do podziemi. No to wtedy się zaczyna dziać, ale spoiler alert, jeszcze nie byłem w podziemiach. Zbierajmy sobie hiccup grass. Skończyła mi się energia, czy mogę coś zjeść? Dobra, jeden miodzik, zjedzmy jeden miodzik. Wiem, że mi zabijecie za to, ale... To nie jest dużo energii, a to jest dużo tego hiccup grassa, jako chcę pozbierać, później zużyć. To chcę zrobić, ale to jak będę wracał... Moment, jak się tu szło? Tutaj. Zawsze omijam to przejście. Ojej, i tu chyba jest dodatkowe przejście, tak? Bo ja przeszedłem ten kawałek i teraz tu możemy zrobić taki slalom. I ten slalom poprowadzi mnie po dodatkowe złoża żelaza. I na górę też dodatkowe, chyba inne złoże żelaza. Czy główny cel to uporządkowanie i wyremontowanie cmentarza? Nie. Nie, nie, nie. To jest cel jeden z wielu. W zasadzie to jest taki początkowy główny quest, ale później już nie. Potem musimy wykonywać inne questy, żeby dostać się do miasta, otworzyć portal. Nie ma jednego głównego... Znaczy główny cel to jest wydostać się po prostu z tej krainy. A to się wiąże na inne główne cele, które nie są spójne, bo możemy je robić w różnej kolejności. Tak więc jak sobie to ty rozplanujesz, tak tobie się toczy fabuła. Ale gra jest ogólnie liniowa. Tu jest jeszcze hiccup grass. Weźmy to. Nie no, co ty, kto by chciał się bawić cały czas w... Co, miałbym szmatką czyścić groby? Truchełka można co chwilę chować. To faktycznie jest zabawa, bo im lepszej jakości masz cmentarz, tym więcej hajsu dostajesz za odprawianie mszy. Ale jak jesteś z wyrolem, możesz i nawet na brudnym cmentarzu chować ciała, nikomu to tam, wiesz, krzywdy nie robi. No, poza truposzą. Pickup grass mamy dużo. Tego się chyba te potiony robi. Dobra, już nie mam energii, więc wracamy do miasta. Z którą ścieżką? Chyba tą dalszą. Trzeba zawinąć tak. Nie, rypałem. Krótszą. Czeka nas woodworking teraz. Ja mam na kartce napisane, co powinniśmy zrobić. Mało zabawy z żelazem, dużo zabawy z drewnem, więc drewno będziemy musieli pozyskać. To też nie tędy droga. Dobrze, że chociaż most jest naprawiony. Nie, no ten most to trzeba naprawiać już na samym początku rozgrywki. Bez tego ani rusz, bo później będziecie stali. Długo będziecie stali, jak tego nie pociśniecie. Pytanie brzmi, co chciał od nas astrolog? Old Keeper's Diary. A, czyli też nic nie zrobimy. Dopóki ja się nie dostanę do podziemia, to tego nie ruszymy. Żeby dostać się do podziemia, to potrzebuję mieć Circular Soul. Więc stoimy. O, ile żelaza. Magia. Magia kina. Dobra, uzupełnimy to. Miodzik możemy wsadzić tutaj. I na razie niech sobie leży, my się musimy kimnąć. To są punkty jakby technologii. Czerwone za pracę siłową, niebieskie za kościelną, tudzież spirytualną. I zielona za pracę, powiedzmy, w roślinach. A ja potrzebuję teraz czerwone. Więc tak, dobra, kartka w ruch. Mam ją przed sobą. Potrzebujemy gwoździ. 10. Simple iron parts potrzebujemy 4.
Więc szukamy czterech Simple Iron Parts, czyli musimy zrobić razy dwa. Dużo energii nam pójdzie, będziemy musieli kimać sporo. Następnie potrzebujemy gwoździ. 10, 20, 30. 30 gwoździ. O, to będzie pracy sporo. Jutro msza, dokładnie. Dobra, znowu w kimono. Ale ziomek nie chce spać. On chce spać tylko wtedy, jak energia mu spadnie. Na dobrą sprawę mogę biegać parę dni. Okej, okay, to mam. Potrzebujemy flicz dużo. Nie, wood wedge może zrobimy. Wood wedge. 10. To się robiło chyba do góry. Dobra. Filet potrzebujemy 12 plus 9. Czyli to jest 19-21 filetów. Czyli 24 może być. A dzisiaj jest msza. O, robienie tego dużo czasu zajmuje. Dobra, zrobimy jeszcze jeden i idziemy odprawić mszę. Okej. Okay. To, co się da, to zostawimy w skrzynce. Dobra, żelazo też możemy zostawić. I hip plus gras. Troszkę energii mi zostało. W sam raz, żeby pójść później. O, dobra, to za chwilę. Jeszcze dochodzi nam właśnie ogrodnictwo. Akurat idzie klecha. Możemy sobie odprawić mszę. Czyli tak, skrzyneczki bierzemy. Tylko to. Będziemy mieli dwa punkty wiary, więc mógłbym coś przerobić, na przykład to i to. Dwa albo jeden punkt wiary. Od czego zacząć? Na początku w drewno inwestujesz i później od razu w metal. I zbieraj pieniążki, żeby mieć Simple Iron Parts, bo nie da rady wszystkiego zebrać. Trzeba kupić u kowala. Ja sobie kupiłem nawet więcej, żeby jeszcze szybciej do przodu. Narzędzia, narzędzia i jeszcze raz narzędzia. Bez tego ani rusz. Zobaczmy, czy się uda odprawić pozytywną mszę. Ola Boga, o Jezusie. O, o jest. Oj, trzy punkty wiary. Dawać donaty. Może więcej pieniążków teraz wpadnie. Po 16 nadal. Ale jeden był ziomek więcej, to będzie chyba dolar teraz. 84. Ten się spocił, w ogóle lusterkiem się podcierał. Pod pachami. Mamy raz, dwa i jeszcze coś, co bym mógł. To mogę. Schodzimy na dół, przestudiować te przedmioty. O Jezu. Przycięło mi grę. Teraz tak. Tłuszczyk. Czy krew. Krew dała nam bardzo dużo pointów niebieskich. Mięcho. O, mięcho trzeba długo skanować. On je musi dobrze zbadać. 71. Jest super. No i tłuszczyk. Z tłuszczyku możemy jakiś płyn uzyskać. I w ogóle story nam doszło. Dwa storyline. No i super, 91 pointów. Możemy hem zrobić. O, wie, dzięki wielkie Olo, tudzież penis, za subskrypcję na YouTubie. Czyli trochę osiągnęliśmy.
Odstawmy to z powrotem, czyli to, to i to. Nie będzie już nam potrzebne. To także, no i storyline możemy odłożyć. Nie mamy więcej fate pointów, żeby coś więcej tam osiągnąć. Tak, wszystko przeskanowałem. Tych, co miałem na niebieskie, to przeskanowałem. Ale nie będziemy tego trwonili na lewo i prawo, bo niebieskie pointy można by było łatwo, wiecie, tu użyć, tam użyć. Ale nagle się obudzimy i powiemy sobie, kurczę, nie mam niebieskich pointów na podstawowe rzeczy. Podstawową rzeczą jest teraz Circular Soul. No i być może smelting lepszy, żeby mieć steel. To by było spoko, ale widzicie 75, nie chcemy marnować tak dużo. Glass Blower też się przyda. Jest dużo czynności. Z gatheringu, z insektów, grape. Akurat tu kosztuje bardzo mało tych niebieskich pointów, więc dużo byśmy nie stracili. Teologię byśmy musieli pocisnąć. W ogóle o co chodzi? Jeżeli mamy od 10 do 30 w kościele, to mamy zagwarantowaną ceremonię. Dostaniemy jakiś commercial blessing, który daje mi więcej kasy za ceremonię, więcej wiary, 25% za ceremonię. Wiara 1 minus 3, przy czym 1 srebra, odjąć 3 srebra, 10 nidy to gwarantuje success ceremonii. Nie czaję. Czyli jak dostanę 3 fejta, to dostanę 0. Jakbym miał 4 fejta, to dostanę 1. A jeżeli będę miał 1 srebra, to odejmą mi 3 srebra? Nie wiem, nie czaję trochę. To nie jest zbyt jasne. Tu są te efekty opisane. To się przyda. Church Bench, to możemy służyć. Pozwolę sobie to kupić, bo chcę zobaczyć, co jest mi na to potrzebne. Kremacja. Kremację na razie zostawię. Church Bench, ja już sobie notuję, gdzie jest długopis. Sobie dam. Dlaczego mi zależy na Church Benchach? Będę miał więcej tych, czyli to musimy zapisać sobie razy 4. Będę miał więcej ławeczek, to przyjdzie do nas więcej ziomków od hiszpańskiej inkwizycji. I będzie Wooden Plank razy 8 i 8 gwoździ. A jak będzie przychodziło do nas więcej ziomków, to będziemy mieli więcej hajsu. A hajs możemy zaś strwonić na jakieś inne rzeczy. A, mogę dostać od 1 do 3 srebra. Dobra. No to ma sens. No ale na razie. Na razie. Msza odprawiona. Rzeczy nie zostawiłem. Nie, zostawiłem. Więc wracamy do drewnorobótki. Kończy nam się to. Więc dalej. Mieliśmy zrobić filety. Siemano, Henry. No i tyle z pracy na dzisiaj. Znowu do spania. Jeszcze troszkę zdążymy popracować. Sir Matthias, Matthias, witaj. Ok, jesteśmy refreshed. Kończymy woodworking. No i niestety kończy nam się powoli drewno. To jest problem. No i żelazo, Jezus Maria, jak mam to wszystko ogarnąć? Wood beam by się przydał. Czyli tak. Myślę na szybko. Staram się ogarnąć wełbie. Potrzebujemy iron stockpile i potrzebujemy... Dzięki wielkie, Raffest, za obserwację na Twitchu, ale zapraszam Ciebie także na kanał YouTube. I stone stockpile. Możemy zrobić i to, ale nie chcemy tego robić tutaj, tylko chcemy to zrobić tam w domku. Dlaczego tam? Tam będziemy mieli możliwość pozyskiwania punktów żelaza. Znaczy punktów żelaza, boże. Zbierać żelazo i przerabiać to na zwykłe żelazo.
Więc przejdziemy się najpierw na lewo. Tak, możemy się przejść na lewo. Jeszcze bagna patrzę. A jest potrzebne wood beam. Dwie sztuki. Tego na razie nie ruszymy. Idziemy do quarry. No bo tak jak mówiłem, kończą nam się żelazo. Znaczy wsadziłem tam trochę do skrzynki, więc spokojnie. O, Sir Matthias Matthias jest od tego, od Onriego, fajnie. Dobra, biegnij, panie, Jezusie, jaki to jest kawał drogi, mapa. O, niestety nie pokazuje nam markera, gdzie jesteśmy. O, jest chatka. Czyli, build, iron stockpile. Jest miejsce chyba na skrzynki. Dobra, ładujemy tu. Iron ore stockpile. Postawiłem, a, ale nie zabrałem ze sobą gwoździ. Jesus Christ, jestem głupolem. To nic nie zrobię. Możemy co najwyżej zebrać żelazo. Tylko gdzie się przetrawia żelazo? Bo tu nie widzę. Nie muszę dać stone cutter, postawić gdzieś tutaj, żeby mógł to przerobić w ogóle na jakieś surowce. W kibelku nic nie ma. No nie ma. Subnautica wtedy była. Skończyłem ją. Całe szczęście. Czyli nieszczęście, bo gra mi się bardzo podobała. No i chciałem pokopać i widzicie, cały misterny plan psów dupy. Nie mam kill-offa. To muszę się wrócić. W takim razie wracamy się po zrobienie. Zrobienie iron stockpile'a. Nie, to mamy. Stone stockpile'a. Gwoździe są potrzebne. I stone cuttera. Zabieramy całe gwoździe i filety. Wojtek, witaj, witaj na Kruczym. Dzięki za foteczkę. Tylko bez pornusów, proszę. Aż pokażę mordkę. Tyle z oglądania mnie. Na razie, Matthias, ale wbij jeszcze. Matthias. Ja zawsze lubię gify z kotami. Bo to są takie fajne głupole. One robią coś, nie wiedzą co. Później wpadają do klopa. No jeszcze gardę nikt do ogarnięcia. Najpierw surowce. Chciałbym to po lewej ogarnąć. Czyli tak, bierzemy filety i bierzemy gwoździe. To możemy też zabrać gwoździe, filety. Chyba tyle. Nie wiem, czy żelazo mi się przyda, czy nie. Na pewno widzimy, skończyło mi się tu przetapianie. Mam tego dużo. Czy pójdzie wszystko? Nie pójdzie wszystko. Musimy doładować jeszcze więcej węgla. Może setkę doładujemy. A to będziemy przetapiać teraz. 21. Ok, i teraz tak, w kimono. Troszkę sobie dośpimy. Nie musimy do końca spać. Wracamy z powrotem do quarry. Tam zrobimy swoje i kimniemy się w chatce. Dla tych, co wbili, zachęcam was do odwiedzenia mnie na Kruczym kanale, na kanale YouTube. Tam też te wszystkie odcinki ze streamów się znajdą. Ten odcinek i tak trwa bardzo długo. Tak długo, że aż ciśnie nas na mocz. Spokojnie, zaraz będzie przerwa. Krótka, 15, może 10-minutowa przerwa. Bo mi też słyszycie, głos ucieka coraz bardziej. Ale się staram. Henry, nie ma takiego przeklinania, gówniarzu.
Ja tam wgrywałem jakieś filtry. Nie wiem, nie pamiętam. Czyli chyba te automatyczne filtry. Dobra, mamy to. Robimy stone stockpile. Nie wiem, te drzewo mi tu przeszkadza. No, technologia jest potrzebna. Stone cutter. Stone cuttera możemy pocisnąć. Na razie stone stockpile. Damy sobie tu. I stone cutter damy sobie. Tu sobie damy. W drugą stronę. Skrafcimy to. Bo chyba nawet na stone cutterze możemy właśnie przerabiać iron ore i stone. To będzie dobre. Więc to jest nam tu potrzebne bardzo. Dawaj GTA 5. Nie mam pieniędzy na GTA 5. Na razie zbieram na mikrofon. Jak tu pokazuje mój paseczek na dole, tu o. Podaję ty na mikrofon, bo ja się muszę tak schylać. O, to w kamerze widać, to jest głupie. Dlatego siebie nie pokazuję w tym momencie. Zbieramy. I the pickaxe. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Szlak by to. O Jezusie, i tyle biegania. No dobra, to nie zobaczycie nic więcej. Przynajmniej w tym odcinku. Kończymy materiał, a w następnym dalej zbieranie surków i nie wiem. I nie wiem co. Może trochę w podziemiach pogrzebiemy? Jest spora szansa, bo mam całkiem sporą ilość drewna, żelaza i innych takich surowców. Tak więc trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Later.